Witam w nowym filmie. Dzisiaj akurat tnę sobie słupeczki i w sumie pokażę wam, jak fajnie tnie ta pilarka stołowa Enhill. Całkiem fajna sprawa. Chociaż myślałem, że to będzie dziadostwo jakieś, bo to takie delikatne się wydawało, ale ogólnie jest to całkiem wytrzymałe i całkiem fajnie to tnie. W porównaniu do Parkside'a takiej pilarki, bo miałem taką, to Parkside mi się spalił po prostu ścięciu dwóch, trzech desek. A tutaj już to dosyć mocno katuje i działa. Drugi rok już nie działa. No a mamy tutaj przy okazji regulację wysokości. Jak widzisz, sobie tutaj się chowa. A ja to sobie dam na maksa. Nie będę teraz tym wachlował. Mamy tutaj ustawienie stopni. Kąta cięcia do 45 stopni. Możemy sobie ustawić. No i co, włącznik, wyłącznik. Od tyłu jest też fajnie, bo mamy trójnik do odsysania po prostu trosin. Jakbyśmy w garażu, to sobie możemy podczepić pod odkurzacz albo coś innego. No i dodatkowo tu mamy szyny, na których możemy sobie tutaj różne precyzyjne, tak samo kąty ustawiać i tak dalej. Tutaj poziomica, tak jakby miarka. No powiem wam, fajnie to działa nawet i o dziwo jest wytrzymałe. Aha, i tutaj jest jeszcze ta osłona taka szybka na klik, no ale ja ją zdjąłem, bo tnę teraz słupeczki. No dokładnie tak to wygląda, ta osłona prosto się to zakłada, po prostu wkładamy i sobie skręcamy. I już jest gotowe. Ale nie chcę mi się z tym bawić. To do słupków sobie to wyjmuję. Okej. No i jak to działa, już wam pokazuję. No, to jak mogłeś zobaczyć, idzie to ekspresowo, praktycznie. Także no naprawdę fajny sprzęcik. Polecam, jakby ktoś szukał czegoś takiego do warsztatu. No to śmiało mogę to polecić. I to tyle w tym filmie. Widzimy się w następnym. Na razie.